czy mi się wydaje, czy ta kładka się przesunęła? Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, tam znowuż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Warszawska średnica 2050. I od razu tutaj odpowiem na część komentarzy z ostatniego filmu, który bardzo Wam się spodobał, dziękuję Wam bardzo za to, żebym zwolnił tempo i może było mnie bardziej lepiej słuchać, tam masę komentarzy takich pisaliście, więc postaram się do tego jakoś ustosunkować i mniej więcej spowolnię swoje tempo, o ile mi się uda oczywiście, bo ja zawsze przyspieszam. I to jest problem. Dobrze, zacznijmy sobie po kolei. Najpierw od peronu 9, czyli aktualnie peronu 8. Jak tam wygląda sytuacja? Sytuacja jest następująca. Dojście do peronu, cały czas mamy tam dziwną kładką i gdzieś tam idziemy po prostu nad jednym torem, który jest aktualnie wyłączony, czyli trochę inaczej, ciekawie. Zawsze coś ciekawego. Natomiast jeżeli chodzi o faktyczną budowę, a nie nasze przejścia górą, dołem i tak dalej, to jest przejścia podziemne i one faktycznie są w budowie. Na zdjęciach możemy dokładnie zobaczyć, że już się powoli pojawiają całe schematy. Właściwie jakbyśmy narysowali sobie projekt tych wszystkich wyjść, to one dokładnie tak samo wyglądają teraz na ziemi. Bardzo mi się podoba też, że tak to jest ładnie odzorowane. No i o jakich tutaj wyjściach mówię? Na stacji tutaj zachodnią, właściwie peron 9, będą podwójne wyjścia. A mianowicie, będzie tam po pierwsze winda, będą schody ruchome do góry i do dołu i zwykłe schody. Te schody dalsze, które widzicie, czyli bliżej naszych wiat i aktualnego peronu, który jest użytkowy, to będą zwykłe schody, a te schody dalsze od faktycznej części głównej peronowej, to będą schody ruchome. Mam nadzieję, że mniej więcej zrozumieliście, o co mi chodzi. Natomiast co ciekawe jest to, że tak tutaj głównie oznaczone jeszcze takiego wykopu nie ma poza jednym obszarem. I dobrze, na razie są tutaj wbite mniej więcej te nasze metalowe części, dzięki czemu widzimy cały zarys, dobrze, tej inwestycji, właściwie tej części. Będziemy to na przełomie tutaj całego czasu dalej oglądać. Dojście do Alei Prymasa Tysiąclecia cały czas jest tutaj zachowane, czyli się przechodzi przez te tory i tak dalej, torowisko szlabany i tak dalej, jest to cały czas zachowane, to dobrze. I nasze wyjścia po drugiej stronie tego toru, który jeden tutaj został pozostawiony do peronu 8, będzie robione, kiedy te pozostałe przejścia zostaną już zdobione, to wtedy z tamtej strony też będzie zdobione zejście. Czyli na nie trochę poczekamy, no ale dobrze, na nie akurat możemy poczekać, to nie jest jakiś duży, bym powiedział, problem. Dalej idąc, przyjrzyjmy sobie dokładki, bo sądzę, że to jest jeden z najbardziej ciekawych elementów, który faktycznie się tutaj znajduje aktualnie na zachodniej. No i nasza kładka ewidentnie się przesunęła. Mało powiedziane. Jest aktualnie nasza kładka nad peronem przyszłym, nowym, 8, 7 i 6 i dotarła do peronu 5, który jest aktualnie jeszcze działający. Czyli w teorii możemy już się poczuć, jak to będzie iść pod kładką na peronie na zachodnim. Sądzę, że uczucie raczej jakieś nie jest niesamowite, ale zawsze jak coś chcę bardzo sprawdzić, to proszę bardzo. Jest taka możliwość teraz, za darmo, nie trzeba nic płacić, wystarczy wejść na peron 5 i pójść pod kładkę. Oczywiście sobie tutaj żartuję, ale ona będzie powoli nam tutaj się przemieszczać, prawdopodobnie jakoś tam przy wakacjach. Chociaż nie wiem, pewnie przez wakacje będzie dalej przypychana, ale sądzę, że tak już jakoś wakacje to ona dotrze do swojego celu. W sensie mam nadzieję, że nawet wcześniej, bo ona dosyć szybko się już przemieszcza. Jak razem przesunęli, to przecież się przesunęła przez jakieś około 3 perony, także to jest naprawdę już całkiem niezła odległość. Są składane pozostałe części, to możemy dokładnie zobaczyć na tym zapleczu technicznym, że faktycznie tam już są składane nowe części, dalsze elementy i później to będzie dalej przesuwane i składane i tak cały czas, aż całą kładkę przesuną. To jest w ogóle ciekawe, że taką kładkę mogą po prostu nasunąć na wszystkie słupy. Bardzo ciekawy projekt. Mamy takie dwie kładki jeszcze na głównym. Na Warszawie Głównej też się została już trochę przesunięta i do końca maja akurat tam będzie już zrobiona. Ale wracając do zachodniej. Mamy tutaj jeszcze coś ciekawego, a mianowicie schody. Przyszłe schody będą prowadziły do naszej kładki. Z jednej strony schody będą od strony wschodniej, a od strony zachodniej będą windy na wszystkie nasze perony.
Znaczy, to zależy też od pedonu, bo te krótsze pedony będą miały inaczej schody poukładane z windami, no ale przy większości tych dalekobieżnych tak to będzie wyglądać. I dzięki czemu, ponieważ tak właśnie powiedziałem wam tutaj, jak to będzie wyglądać z tymi schodami, możecie dokładnie zobaczyć, jak te schody już wyglądają i gdzie będą się znajdować nasze nowe pedony. 8, 7, 6 i 5 i tak dalej, to tam akurat pedony jeszcze stoją i tam też się powoli właśnie pojawiają te nasze schody, rusztowania, zalewki, beton i tak dalej. Powoli to już zaczyna nabierać kształtów, bardzo dobrze, a ta kładka jest jedną z najważniejszych rzeczy, które będzie na naszej przebudowie, ponieważ na tej kładce będzie głównie opadał ten ruch pasażerów podczas przebudowy głównej części naszego tutaj całej inwestycji kolejowej, naszych pedonów głównych, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, jak będzie część z nich zamknięta, to jedyne dojście do pedonów siódmy, ósmy i dziewiąty to będzie tą kładką, także to jest dosyć ważna inwestycja ewidentnie. No i tak to mniej więcej wygląda. Jest jeszcze ciekawostka jedna, a mianowicie część z końca zjazdu, prawdopodobnie, tak mi się wydaje, bo nie mam oficjalnej tutaj informacji, została już zrobiona. O czym mówię? Mówię oczywiście o zjeździe dla rowerów przy ulicy Tunelowej. Część tego zjazdu jest tak dziwnie już zrobiona, nie wiadomo po co, nie wiadomo w ogóle co to jest, jak się patrzy z daleka, ale jak się tak poskłada do kupy wszystko, to właśnie gdzieś w tym rejonie powinien się kończyć zjazd. To oznacza, że ten zjazd będzie bardzo powolny i bardzo długi. Czy długi to dobrze? No nie wiem, ale jeżeli jest taki powolny, to znaczy, że spokojnie rowerem bez większego wysiłku będziemy mogli przejechać nad Zachodnią, co bardzo według mnie dobra nowina, bo tutaj akurat brakowało takiego przejazdu. Właśnie, czy i tak dużego ruchu rowerowego na ulicy Tunelowej aktualnie nie ma, ale jak coś takiego powstanie, to na pewno się zwiększy. Z 0 do 10 rowerów. Oczywiście sądzę, że będzie to o wiele większy ruch. Idąc dalej, hala dworcowa. Wiem, że to nie jest hala dworcowa, ale jest to większy element, w którym faktycznie tam będzie nasi pasażerowie będą się przemieszczać, to jest tam dyspozytornia też po części będzie się w tym miejscu znajdować. Jest tam dosyć nieźle idzie pracę w tym wykopie. To znaczy mamy dwa duże dźwigi, które stoją, w sensie obydwa są stacjonarne. Nie, jeden jest stacjonarny, drugi nie jest stacjonarny. No tak czy siak, dwa duże dźwigi, na które muszę uważać jak latam dronem, to po pierwsze. Po drugie, wykop jest aktualnie tam na poziomie minus 1, czyli jeszcze dwa poziomy będą musiały być zrobione. Minus 2 i jeszcze tam minus 1,5, 2,5, jakoś tak to mniej więcej tam, nie, to 3,5 czy 2,5. No pół poziomu jeszcze pod drugim będzie zrobione tam, żeby zabezpieczyć nasze tory tramwajowe, które w tym rejonie będą się znajdować. I tu też będzie przecież przystanek tramwajowy. Także tak to wygląda. Nasza dyspozytornia, która aktualnie stoi, nasz latający spodek, cały czas sobie tutaj spokojnie stoi, także z tyłu nie ma problemu. Do niego dojście techniczne dla oczywiście osób, które tam pracują, nie jest jakieś tam zachowane. Nie do końca, którędy idą, pewnie kawałek przez plac budowy. No ale tak czy siak najważniejsze jest to, że on cały czas może pracować bez zakłócenia. Ludzie tam faktycznie z tego, co wiem, są. Nasze tutaj ta część podziemna powoli zaczyna się pojawiać. Jest to najbardziej chyba spektakularna część, pomijając kładkę, bo widzimy tutaj dosyć dużą, otwartą przestrzeń na poziomie dolnym. Jako tutaj to jest zrobione metodą odkrywkową i to dobrze, bo większość rzeczy będziemy widzieć. Idąc dalej, jeszcze wracając do naszej ulicy Tunelowej, mogę powiedzieć, że cały czas nie wiemy, prawdopodobnie nie. Nasza kładka, chciałem powiedzieć, wiadukt ulicy Tunelowej do naszych Alei Jerozolimskich nie powstanie niestety, który był planowany od ulicy Tunelowej, tam miejscu, gdzie aktualnie nasz autobus 103 zawraca, to gdzieś tam w tym rejonie miało być połączenie naszego wiaduktu, który by się znajdował nad całym środowiskiem już za Warszawą Zachodnią. Według mnie to byłoby bardzo dobre dokończenie tej całej inwestycji, po pierwsze, a po drugie nowa ulica Tunelowa, która by połączyła Aleje Jerozolimskie z Płocką w tamtym rejonie, to byłby ważny punkt przejazdowy i to by było dobre, bardzo dobre, nowy ruch powstałby i te rejony tam przy ulicy Tunelowej i Kolejowej by zyskały trochę drugie życie, bo ulica Kolejowa kiedyś była jedną z ważniejszych ulic w Warszawie. Jednakże po wojnie, no to trochę się zmieniło, ponieważ nasz cały przemysł kolejowy w Warszawie, wszystkie bocznice i tak dalej, raczej popadały w ruinę w tym rejonie, co innego na Odolanach. I no to się pozmieniało, takiego duchu kolejowego w centrum Warszawy już nie mamy. Sama ulica Towarowa, raczej już taka kolejowo-towarowa jest dosyć, bym powiedział, mało. Przecież tam nasz sam budynek poczty nie ma już dojazdu kolejowego, wszystko jest zarośnięte. Ale wracając do naszej zachodniej, mamy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie Meleksy. Jeżeli nie wiecie, to od zachodniej, tam gdzie się schodzi z tych pedonów, już przechodzić się przez
z pylonu 5 przez te wszystkie zabezpieczenia, barierki, szlabany i tak dalej, to chwilę później jest pętla naszego Meleksa elektrycznego, który nas może przewieźć bezpośrednio od tego miejsca prosto do pętli autobusowej linii 103. I to jest według mnie bardzo dobra nowina. Co prawda ten Meleks nie jest najszybszym pojazdem na świecie, jednakże można się nim przejechać. I to jest na pewno jakaś atrakcja. Ja sam ze Sykutem zamierzam zrobić jego recenzję jeszcze. Także spokojnie, jeszcze tam wpadniemy. Ale według mnie to bardzo dobra atrakcja, po pierwsze turystyczna i dla osób, które faktycznie mają trochę większe problemy z przemieszczaniem się. Oczywiście tam wózek inwalidzki nie wejdzie, to jest mały Meleks. Z tego co pamiętam, tam na 6-8 osób może do niego wejść, siedzących, stojących miejsc nie ma. No tak czy siak, jest to dobre miejsce na przykład dla osób starszych, żeby mogły tam sobie po prostu szybciej dojechać, nie męcząc się i tak dalej, bo po tych betonach trochę tak się tam podskakuje w tym Meleksie. No w sumie ja jeszcze nie jechałem, ja przejechałem się obok niego, mijałem go na monocyklu i tak to bardziej moja interakcja z nim była. No i na pętli startowałem, więc to też może większa interakcja. Jeszcze jedna ciekawostka, znaczy ciekawostka, jeszcze zanim dojdziemy do ciekawostki, to tunel przy Alei Prymasa Tysiąclecia. Tam aktualnie trwają prace w środkowym tunelu, zabezpieczają, ulepszają i tak dalej, betony i te sprawy. Bardzo dobrze, że tam się dzieje, na pewno. Natomiast co widać faktycznie z góry, to jest to, że nie ma tam już dużej części torowiska i torów nad naszym tunelem. Prawdopodobnie jest to związane właśnie z tą przebudową, remontem tego tunelu, ale sądzę, że też wymiana torowiska na nowe i zwiększenie miejsca, gdzie mogą faktycznie pracować nasi robotnicy, to też jest to. Zresztą tam część tych torów będzie przystosowana do kolei szybkiej prędkości. Także sądzę, że to może być trochę tam powiązane. Chociaż wątpię, żeby na zachodni wjeżdżać z prędkością 300 na godzinę i zwolnić na długości całego peronu. Raczej wątpię w takie cuda, ale kto wie. No i tak, ciekawostka. Jest dosyć prosta i raczej nie powali was na kolana. Jednakże, ostatnio już ją widziałem, tylko o niej nie powiedziałem w odcinku, też ją nagrywałem. I nie wiem, jak to jest możliwe, co to tam robi. Mamy fragment peronu. Właśnie obok tej pętli naszego Meleksa znajduje się taki fragment peronu. Całkowicie nowy, ładnie złożony i w ogóle, tylko po co on tam jest? Tam faktycznie żadnego peronu nie będzie. Ale jest. Pewnie jakaś była pokaz tam dla mediów, że tak będą wyglądać perony i w ogóle. I tak to zostało. Pewnie to później będzie też rozłożone. Ale no, taka ciekawostka. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów na moim kanale, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I co tu dużo nie mówić. Mam nadzieję, że dzisiaj zbytnio nie przyspieszałem. Na komentarze pod tymi filmami staram się w miarę szybko odpowiadać, jak wiem. Jak nie wiem, to staram się zasięgnąć języka. I wtedy też wam mogę odpowiedzieć. No i miejmy nadzieję, że jakoś za 2 tygodnie, czyli po moich maturach, się tutaj ponownie zobaczymy. W najbliższym tygodniu się pojawią 2 odcinki bez mojego gadania o metrze. Bo one się tam samo będą wrzucać teraz, więc spokojnie. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Na zachodniej widzimy się za 2 tygodnie. Cześć!